Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam was tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mamy wiadomości na, zobaczmy, którego. 8 października, czyli czwartek. Nie było Crypto Crew University wczoraj, bo przecież tydzień temu nam mówił o tym. No ale Phoenix oczywiście we wtorek o tym zapomniał. Także sorry, ale miał tygodniową przerwę CryptoCry University, także wrócimy do niego za tydzień. Jeżeli chodzi o pozostałe kanały, teraz już będzie reaktywacja od przyszłego tygodnia. Wrócimy tutaj po tym. Wydaniu tej książki na spokojnie tutaj wszystko jest jak należy. Czasami niektórzy mi raportują, że ten skrót nie działa, czyli www.wgtb.pl także jutro będzie on przestawiony na ten serwer od tej strony, żeby cały czas działał. Bo na razie jest przekierowania, to przekierowanie może czasami tutaj dziwnie działać. Także tutaj poradzimy sobie w ten sposób inny, a normalna strona to jest w głowie twórcy Bitcoina, czyli tak jak brzmi ta. Książka, nazwa tej książki. Także można sobie tutaj wejść, zobaczyć, ewentualnie. No i też nagrałem tutaj film Pytania i Odpowiedzi w sprawie tej książki, bo wielu z Was nie wiedziało albo nie kumało, gdzie jest na przykład Wielka Brytania. Dlatego tu też poprawiliśmy, ale to już było wszystko opowiedziane w tej audycji. Także dzięki za to. No i przechodzimy do ważniejszych spraw na dzień dzisiejszy, czyli newsy oczywiście. Tak? Chciałbym tylko coś zauważyć, że tych newsów jest coraz mniej. Porównując do 2018 roku, tak, 2019, tak z głowy pamiętam, że faktycznie tych wiadomości było bardzo dużo. Czasami 70% tutaj mogłem ich przeczytać. 60, nawet biorąc pod uwagę dwie audycje, nie wiem czy pamiętacie, 2018, 2019 rok, było ich bardzo dużo, bardzo dużo projektów o ICO się mówiło, o Cardano, o tym to wychodziło, inne wiadomości, teraz wszystko się skupia tak naprawdę wokół tych dwóch audycji, które prowadzę Bithub o 19 i teraz ta audycja nocna jak słuchacie akurat Fenix'a to macie praktycznie 90% wszystkich wiadomości, minus Wiadomo, jeżeli wejdziecie na te wszystkie Discordy i dane projekty, to co wychodzi z danych projektów, wtedy się o wiele więcej dowiecie. I Krypto Naród ma właśnie takie Discordy, gdzie możecie sobie wejść i zobaczyć, co się w danym projekcie dzieje. Także tutaj i do Majka, i do innych osób, Krypto Kamikaze ma swój Discord, nawet tutaj Kermit i inne osoby, także dużo jest mniej tych wiadomości. Ja to ogarniam normalnie teraz, nie ma problemu. Porównując tylko do 2018-2019 roku, tak pamiętam, co wtedy się działo, jak tych wiadomości napływało tyle. A teraz dwie rzeczy, albo trzy rzeczy główne, o których się gada. Bitcoin, Ethereum, DeFi i jeszcze tutaj regulacje, które miażdżą i Tether. O, takie są wiadomości ostatnie. Ale czy oczywiście, jeżeli nadchodzą nowe, to się o nich mówi. Giełdy, haki też tutaj się wydarzają, ale tak tylko zauważyłem tą różnicę. Dobra, przejdźmy na CoinGecko. Bitcoin 10 667 dolarów, czyli nadal stabilnie, ale jak jest stabilnie, to już widzę, że tutaj będzie zielono. Tak jest. Ren 15%. Tutaj na wiadomości, na wyjściu, na Coinbase, o ile dobrze pamiętam. 8 Protocol 147 Nest. Protokoł 10,5%. Czyli dla tych, którzy widzą stabilnego bitcoina, to jest Eldorado na altcoiny. Teraz zobaczmy sobie te, które najgorzej sobie poradziły. To jest Jen Finance minus 11%, UMA minus 9,4% i QONT minus 7,5%. Przejdźmy teraz na Twittera. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Dwie wiadomości. MT Beer Bottle zauważył bardzo ciekawie i się tak ironicznie troszeczkę zaśmiał, bo Ian Balina dodał retweeta, czyli zatweetował, podał, podał dalej Twittera od SecNews, że John McAfee został tutaj skazany za pompowanie powiedzmy ICO. Jeżeli byśmy się cofnęli do 2018 roku, Jan Balina był taką właśnie osobą jak John McAfee, także można powiedzieć, że hipokryzja gdzieś tutaj się załączyła z Janem Baliną i może tutaj też być ta ostatnia deska ratunku, gdzie ptaki zaczynają śpiewać. A gdzie? Wtedy, kiedy oskarżałem się nawzajem, tak jak tutaj mamy w tym przypadku. Nie, nie, to twoja wina. Nie, nie, to twoja wina. <grafię> Także to było bardzo ciekawe, co tak zauważyłem jeszcze. A, i CryptoBitLord, widzę, że nie schodzi z XRP, bo tutaj dodaje wiadomość. Czyli wiadomo, CryptoBitLord od zawsze był przeciwko XRP, z tą społecznością się mm, nieraz wspierał i tutaj widzi to, że sek Nadchodzi do XRP jako Skamu po innych projektach, takich jak Kik, powiedzmy, i, i tutaj, chociaż nie wiem, czy nie od zawsze, nie wiem, czy kiedyś Lord nie był po stronie XRP, tutaj musicie mnie podpowiedzieć. U-Today sytuacja staje się jeszcze gorsza dla BitMexa po tej sytuacji z CFTC. W sumie giełda mówiła dzisiaj, albo reprezentant giełdy mówi, że no, tylko 30% wyszło z giełdy i tutaj nic się nie dzieje, giełda nadal funkcjonuje, ale widzimy, że ostatnie newsy też tutaj są po drugiej stronie. Tego płotu można to tak nazwać, i akurat nie ma z tego powrotu. Niektórzy zauważają, bo Chainalize jest zaklasyfikował BitMEX jako giełdę wysokiego ryzyka. To po pierwsze. Kolejną informacją jest to, że w BitMEX Bitcoin opuściło już 50 tysięcy Bitcoin. O, dokładnie tak, czyli przeszły one najczęściej na Gemini i Kraken. Chociaż tutaj też ludzie wcześniej raportowali, że to był Binance i chyba jeszcze inne giełdy. Na pewno nie KUKO po ostatniej wpadce żadna transakcja, która obejmuje monety z Bitmexa, nie wywoła alertu o wysokim ryzyku. Chainalysis, ale problemy prawne BitMEX już spowodowały nieodwracalne szkody dla jego reputacji, co oznacza, że inwestorzy instytucjonalni nie dotkną giełdy dziesięciostopową tyczką, jak tutaj zauważyłem. Czyli OKiem, tak. Po polsku można to tłumaczyć zupełnie prościej, Więc losy innych nieuregulowanych giełd kryptowalut również wiszą na włosku. Biorąc pod uwagę, że BitMEX jest prawdopodobnie tylko pierwszym upadkiem tego domina, zauważają. CryptoGlobe zilika wejdzie w przestrzeń DeFi dzięki ZilSwap, o tym już mówiliśmy wcześniej, ale przypomnimy, DEX zbudowanego przez CrossChain, Platform SwitchEO. Tutaj już nic więcej nie musimy dodawać, bo mówiliśmy o tym. Pamiętajmy, że SwitchEO jest zdecentralizowaną wymianą międzyłańcuchową, która została uruchomiona na blockchainie NEO, a następnie dodała atomowe słopy i zaczęła również pozwalać użytkownikom na handel tokenami RC20. Czyli w ogłoszeniu SwitchEO ogłosił uruchomienie Zilsła, i teraz będzie właśnie tutaj wchodzić w DeFi. News BTC: Użytkownicy Coinbase tracą 25 tysięcy dolarów. Na Yen Finance od debiutu DeFi tokena. Czyli widzimy, że o Coinbase też jest taką gierą, co ostatnio zauważyłem. Coś wpada na Binance w dół. Chociaż może nie wszystkie, nie, nie generalizujmy, ale Coinbase też ostatnio coś wpada na Coinbase, pompa do samej góry, a potem w dół. I teraz, no, jeżeli byśmy tutaj kupili Yen Finance w momencie, gdy pojawiła się na Coinbase, yy, no to wtedy ten kto kupił stop połą ceną, czyli stop na samej górze. Teraz by stracił około 25 tysięcy dolarów. A ile to jest dokładnie, to jest 65% od szczytu wzorca, czyli widzimy, że jak mocne było to zejście Yen finance. Nie ma się czego dziwić, dlaczego te projekty DeFi mm, tracą ostatnio, bo nawet sam Bankman fried dyrektor generalny zdecentralizowanej giełdy FTX i wybawca SushiSwap, rywala Uniswap uważa, że wolumeny na zdecentralizowanych giełdach Znikną. Dlaczego to się wydarzy? Bo te nowe miliardy, które się tak bardzo szybko pojawiły na tych wszystkich deksach w stylu Uniswap i Sushi, nie przetrwają. Powiedział dzisiaj na szczycie LA Blockchain właśnie tutaj ta osoba na zdjęciu i Defi będzie musiał się skupić na lepszym doświadczeniu użytkownika, czyli można powiedzieć, że nie tylko na zachętach obiecanych przez tokeny zarządzania, aby stać się zrównoważonym tutaj. Projektem. Zauważa, że te wolumeny tak kosmiczne to tak naprawdę bzdury. Jego zdaniem na tych wszystkich zdecentralizowanych no, Yern Finance Compound, e, jak zauważa, była pierwszą gigantyczną farmą dochodową, czyli ten yield Farming, powiedział odnosząc się do wypuszczenia pod koniec czerwca swojego tekena zarządzającego Komp, który protokół wydał każdemu, kto pożyczał pożyczał fundusze na giełdzie. Potem wszyscy zaczęli go kopiować. I dostał ten niekontrolowany wzrost, ten cały rynek DeFi. Oprócz tego mówi o tym, że ta hossa nigdy nie będzie trwała wiecznie, ponieważ protokoły musiały bić nieskończone ilości tych tokenów, aby przekonać dostawców płynności do dalszego korzystania z platform. Czyli widzicie... Na czym ta rzecz polega? I to jest osoba, która siedzi w tym, tak, bo tutaj wybawca już słowo pisaliśmy też, mieliśmy wcześniejsze wiadomości, która tutaj mówi o tym, że jeżeli wybijamy coś na umór, tylko żeby mieć płynność, no to w końcu gdzieś ta bajka pryska, tak? Jak zauważa, w końcu ten pas startowy się wyczerpie. A spowolnienie na rynku w zeszłym miesiącu, w przypadku wielu największych tokenów DeFi sugeruje, że już tak się stało. Czyli będziemy tutaj obserwować, czy miał rację już za parę tygodni, czy jeszcze te wszystkie projekty na DeFi będą spadać, czy zostaną takie dwie perełki jak Uniswap, powiedzmy, i, i inne. Jeden z projektów, który już tutaj był razem z nami chyba w 2018-2019 roku, Propi, o ile dobrze pamiętacie, akurat w tym przypadku wypełnili tutaj jedną część SEC, że nadal zamierzają pozyskać dodatkowe 500 tysięcy dolarów, co daje łączną rundę 1,7 miliona dolarów, czyli to jest runda Drapera, czyli Draper tutaj w tym przypadku też zafundował te nowe pieniądze do finansowania tego projektu. Także zobaczymy, gdzie to się skończy. Przemyśleli całe przejście od przestarzałego systemu nieruchomości, od sprzedaży do tytułu, do automatycznego opartego na łańcuchu bloków, powiedział Draper. Dlatego tutaj też zainwestował w to. No i zobaczymy, jak będzie sobie ten propi radził. Wiem, że tam już niektóre chyba transakcje były przeprowadzane na tym propi w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii też. W swoim czasie pamiętam, były tam jakieś transakcje, ale jak to od strony prawnej, nie pytajcie mnie, ale nadal ten projekt funkcjonuje. Crypto briefing 26 milionów dolarów w Bitcoinie 2016 roku, hmm. czyli co tutaj się wydarzyło? Bitfinex hack on the move. Czyli 2470 Bitcoinów z haku z Bitfinexa jest w ruchu, wzbudzając obawy przed wyprzedażą na większą skalę. I to jest 26 milionów. Hakerzy prawdopodobnie będą chcieli gdzieś się upchnąć, sprzedać, ale już tutaj whale alert śledzi te transakcje. W sierpniu 2016 roku hakerzy ukradli około, zobaczmy ile tutaj, 120 tysięcy bitcoinów z giełdy kryptograficznej Bitfinex siedzibą na brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Wartej wówczas 72 miliony dolarów. Przy obecnych cenach skradziony bitcoin jest wart 1,26 miliarda dolarów i stanowi 0,5% ponad całkowitej podaży BTC. W lutym 2019 roku władze USA odzyskały niewielką część z bitcoina. Wiadomo, że hakerzy przynoszą fundusze w mniejszych partiach, aby pomóc w praniu powiedzmy tutaj tych kryptowalut bitcoinów na mniej regulowanych giełdach i aby utrzymać straty na minimalnym poziomie gdyby ich nielegalne zdobyte aktywa zostały przejęte przez władze, czyli w takich transzach wysyłają na przykład. No i tutaj widzimy, że handlowcy i posiadacze kryptowalut mają powody do obaw o ruch tego bitcoina. Skradzione fundusze mają tendencję do wyjmowania monet z krążącej podaży czasami przez lata, przed ponownym wejściem przez miksery i małe giełdy. Nagły ruch tych zhakowanych monet grozi obniżeniem cen poprzez dodanie nowych bitcoinów do krążącej podaży. Zobaczymy, gdzie one zostaną wysłane w takim bądź razie. No i tutaj jeszcze mówię o tym z Empty em że te 140 tysięcy bitcoinów, 150 chyba gdzieś tutaj słyszałem, będzie zaraz w ruchu, czy będzie? Jeszcze bym się tym nie przejmował na ten czas, bo jeszcze nie raz, albo już nie raz były one przedłużane, więc zobaczymy, czy tym razem też nie będą znowu przedłużone. Ale widzimy, że ten hak z Bitfinex'a jest w ruchu. Jeżeli się zastanawiacie, na czym jeszcze ugrać w krypto przy takich stagnacjach, które mamy teraz, chyba, że Bitcoin jest w takiej formie, że leży i się nie rusza ani w tą, ani w drugą stronę, wtedy wiadomo, że te kryptowaluty rosną. Ale jeszcze jest jedna rzecz, na której można zarobić, czyli efekt Coinbase'a. I tutaj dzięki temu właśnie zdarzeniu. REN widzieliśmy na samym początku. Jeszcze raz sobie zobaczmy. REN tutaj wpadł wyżej i zobaczmy balans, bo tutaj na, tym, na tej wiadomości nie było to dużo, ale może już teraz do tej godziny doszła ta wiadomość i ludzie troszeczkę więcej pozarabiali. No 2,4% to nie jest jakaś wiadomość świetna w 24 godziny. Pewnie już tutaj opadł delikatnie, chociaż ostatnio też wzrasta po tych wiadomościach. Także to są te... Niuanse, które można wychwycić, jeszcze zarobić w świecie krypto. Departament Skarbu USA i Rezerwa Federalna badają potencjał CBDC. Tutaj mamy ciągłość. To, co się dzieje w Unii Europejskiej, też badają teraz właśnie tą infrastrukturę CBDC. Tutaj też w Stanach Zjednoczonych zastanawiają się mocno nad tym wejściem w cyfrowy dolar, tak jak mamy cyfrowe euro. Oczywiście powiedział się za tym, że to mogą być naprawdę wynikające z tego ciekawe korzyści. Wiemy, że w Chinach już testują CBDC. Kryptowaluty mogą być wykorzystywane nie tylko jako środek płatniczy, zauważałem, ale mogą również przenosić niektóre funkcje zwykle wykonywalne przez rządy do sektora prywatnego. Ale to nie wszystko to kryptowaluty. Dodał też, że od razu wskazał na wady wydania CBDC. Takie jak to czy waluty cyfrowe ułatwiłyby nielegalne działania. Czyli USA, Europa muszą współpracować w zakresie regulacji kryptowalut, a rząd był bardzo zaniepokojony, że źli aktorzy mogą używać kryptowalut, aby ominąć przepisy dotyczące. I na przykład zastanawiałem się, a co by było, gdyby zagraniczni hakerzy zdobyli większość monet. W każdym razie, czy ważne decyzje dotyczące naszego systemu gospodarczego zostałyby podjęte przez rządy odpowiedzialne przed ludźmi? No to wtedy CBDC pewnie by miały taką funkcję. Tak sobie coś czuję, jak dzisiaj USDC, czyli zamrożenie danego aktywa. I wtedy może to i nie jest aż takie straszne. Blue Wallet dodaje funkcję prywatności PayJoin dla transakcji Bitcoina, czyli mobilny i stacjonarny portfel Bitcoina i Lightning Blue Wallet dodał obsługę PayJoin, aby zwiększyć prywatność użytkowników, czyli ogłoszona w środę aktualizacja umożliwia dwóm stronom mieszanie monet w jednej transakcji, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo śledzenia wymiany. Czyli PayJoin to rodzaj technologii mieszania monet opartej na propozycji ulepszenia bitcoinów BIP78. Aktualizacja prywatności portfela jest następstwem nowego raportu Europolu określającego zarówno portfele prywatności, jak i kryptowaluty jako największe zagrożenie ze względu na działalność przestępczą. Czyli widzimy, że tutaj jeszcze poszli bardziej w zaparte. No i mamy nową funkcję na Lightning Blue Wallet. Aukcje Christie po raz pierwszy w historii NFT poszły za rekordową kwotę 131 tysięcy dolarów. Czyli o co chodzi? Chodzi o portret twórcy bitcoinów Satoshi Nakamoto, który został sprzedany właśnie za tą kwotę. To była pierwsza aukcja NFT w dużym domu aukcyjnym. NFT był cyfrowym portretem wynalazcy Bitcoin Satoshi Nakamoto. Firma Alchemy Pay z siedzibą w Singapurze nawiązała współpracę z Shopify, aby zapewnić sprzedawcom. Obsługę płatności kryptograficznych, czyli Shopify to jest siła w przestrzeni e-commerce. Firmy korzystające z Shopify mogą teraz dodawać mnóstwo kryptowalut do swoich metod płatności. Tutaj no to jest oczywiście kolejna adopcja kryptowalut. Ethereum. Czy to jest możliwe, żeby Ethereum wyglądało teraz beznadziejnie, jak niektórzy analitycy to przedstawiają? Czyli ostatnio doprowadziło to do konsolidacji Ethereum między 340 a 360. Dolarów w ciągu ostatnich kilku dni. I teraz to chodzi tutaj też o korelację pomiędzy Bitcoinem a Ethereum, bo widzimy, że reakcja ceny Ethereum ostatnio jest uwarunkowana od reakcji spadkowej, powiedzmy, Bitcoina. Bo jeżeli Bitcoin idzie w dół, o czym mówimy na początku tej audycji, kiedy widzimy, że Bitcoin się utrzymuje, wtedy inne alty idą delikatnie w górę. Ale jeżeli Bitcoin spada. Wtedy też Ethereum spada ostatecznie i analitycy zauważają, że teraz struktura rynku Ethereum wygląda fatalnie i może wskazywać, że spadek jest bliski. Nawet jeden z traderów tutaj przekazuje informację, że 240 dolarów jest w zasięgu. Firma o nazwie Riot Blockchain kupuje kolejne 2500 S19 pro-antminerów od Bitmain Tech, ponieważ firma notowana na giełdzie chce tutaj zwiększyć czterokrotnie swoją moc. No, wydobywczą w tym przypadku nowy zakup oraz tysiące jeszcze niedostarczonych platform Bitmain o wartości 6,1 miliona dolarów spodziewa się przybyć w tym miesiącu. Czyli wszystkie te sprzęty jeszcze tutaj nadejdą. Drastycznie to zwiększy hash rate z obecnych poziomów około 500 haszy tej firmy do szacowanych 2,3 exo haszy do czerwca. I chodzi tutaj hmm, czerwca przyszłego roku, więc widzimy, że kolejna firma wchodzi ostro w walkę o hash rate, walkę o bitcoiny wydobywane i w walce o zabezpieczenie sieci. Today przenieśmy się na chwilę do Kanady. Tutaj była próba kradzieży Bankomatu Bitcoina, gdzie to delikatnie można powiedzieć nie wyszło. Osobom, które chciały to zrobić. A więc w środę 7 października dwóch niezidentyfikowanych podejrzanych próbowało ukraść. Bankomat w Bitcoin w KEOA w Kanadzie, bo bardziej e, wrzucając tutaj pick upa do budynku, e, wpadając z tym pick-upem, nie udało się, została tylko klapa po nim. No i klapa z próbą. Wykradzenia całego, można powiedzieć, Tutaj bitomatu. Dlatego wstępna ocena przeprowadzana przez personel na miejscu sugeruje, że pomimo tysięcy dolarów wyrządzonych szkód, nic nie wydaje się być zabrane z wnętrza bitomatu. O, powiedzmy tak. You today, chyba mam déjà vu. Taki Twitter dzisiaj dodałem tak samo, bo akurat przygotowywałem dzisiaj wiadomości z Dzień Dobry Krypto i była wiadomość, czy Satoshi to faktycznie Cypherpunk. I wtedy mi się przypomniał, ha, przecież mówiliśmy o tym w książce, tak będzie tutaj pewnie dogłębnie na ten temat napisane. I troszeczkę się zdziwiłem, niestety. Jedyną rzeczą, jaką dowiadujemy się z tego artykułu, to jest to, że w rzeczywistości Satoshi raczej nie był cypherpunkiem, bo istnieje wiele dowodów na to, że nim nie był, bo używał Microsofta Windowsa. Czyli po prostu używał Windowsa na samym początku, a nie Linuxa, tak jak wszyscy tutaj z Dlatego zastanawiałem się, dlaczego tak pobieżnie jest ten temat traktowany. W książce, którą tutaj właśnie widzicie, jest cały, nie wiem, czy dział, chyba nawet dział przeznaczony. Teraz nie pamiętam, ale dużo więcej informacji na temat tego, czy Satoshi Nakamoto mógł być cypherpunkiem. Ja bym się skłonił tutaj nawet do wypowiedzi, czym jest cypherpunk najpierw, kim jest taka osoba i co głosili w swoim manifestie a potem można sobie porównać, czy Satoshi nim jest. Tutaj niestety, no ale wiadomo, to są newsy, które podają nam delikatne wiadomości. Tutaj się dowiecie ciutko oczywiście więcej, no, ale naprawdę to jest ciekawe, czy, czy właśnie Satoshi Nakamoto był tym cypherpunkiem, bo on nagle się pojawia tam i, i, i teraz czy on był, czy nie był. Tutaj zapraszam do lektury. Coindesk. Analitycy nie mogą się zgodzić co do tego, co spowodowało duży skok w nowych adresach Bitcoina. I tutaj są trzy wersje. Dowiemy się dlaczego. Czyli pierwsza wersja to wskaźnik wzrostu netto podmiotów. Jakie? O 244%: z 9750 do 33 w ciągu pierwszych 6 dni października. Czyli o tyle się powiększyło to dodawanie nowych adresów Bitcoina. I teraz pierwsza część. Pierwsza rzecz to jest BitMEX, bo wiele osób wypłacało i mogłoby to świadczyć o nowych adresach w Bitcoinie. Druga rzecz. Nie do końca, mówię o BitMEXie, bo już tutaj spowolniły te wypłaty z BitMEXa, a nadal tutaj ten wysoki wskaźnik się utrzymuje. Więc może to jest też spowodowane, tutaj zauważają nowymi inwestorami, którzy weszli na rynek i to też może być tym spowodowane, albo też niedawne i nietypowe doniesienia chińskich mediów, że kryptowaluta jest aktywem o najlepszych wynikach roku Mogły spowodować też wejście takich lokalnych inwestorów, którzy zainwestowali takie sumy. Bank Centralny Kirgistanu zawiesza SWIFT, aby zapobiec odpływowi kapitału. Czyli, zobaczmy, tutaj można sobie zablokować w Kirgistanie transakcje transgraniczne w sieci finansowej SWIFT. Dlatego ten SWIFT jest taki, jaki jest, bo bank centralny może tak zdecydować po ostatnich spornych. Wiadomościach, czyli wybory parlamentarne w tym kraju. No i tutaj po prostu podjęte działania są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu imienia. Narodowy Bank monitoruje sytuację, a gdy się ustabilizuje, system bankowy wznowi działanie w normalnym trybie. Czyli widzicie, można sobie zamrozić, odmrozić transakcje, jak się tutaj jawnie nam podoba. Chris Larsen z Ripple mówi, że wartość XRP nie jest napędzana przez platformę Crypto Remittance firmy, czyli zauważa, że no, handlowcy nie powinni oczekiwać, że platforma przekazów XRP firmy wpłynie na cenę czwartej co do wielkości kryptowaluty czyli to, że jest używany XRP do płatności, nie powinno zmienić tutaj jego ceny. No, bo jeżeli spojrzysz, jak tutaj mówi na XRP Ledger, zdecentralizowaną walutę cyfrową, większość tego, co się dzieje w tym ekosystemie, jest naprawdę skorelowana z Bitcoinem i Ethereum. Powiedzmy, że to obroty na poziomie 100 miliardów dolarów rocznie. Ogromna, ok? Większość jest związana z tym, co się dzieje na całym rynku. Jest napędzana przez wszystkie rzeczy, które napędzają też Bitcoin i Ethereum. Czyli tutaj można powiedzieć spekulacje, można, DeFi, hypy, nie tylko. Czy to jest magazyn wartości, czy po prostu powinni to handlowcy traktować jako. Część zdigitalizowanej globalnej przyszłości. Czy to są spekulacje? Też zadaję takie pytanie. To wszystko dzieje się w jego własnej rzeczywistości ekonomicznej, czyli to, co się dzieje w w świecie krypto. To, na czym powinni się skoncentrować, to jest pierwszy jakiś bank centralny, czyli wyjście poza tą strukturę, w której teraz się jest i można powiedzieć, odkorelować się od Bitcoina i Ethereum, dlatego że jeżeli wejdziemy w jakiś. Powiedzmy, projekt bardziej, bank centralny, który będzie jeszcze bardziej używał XRP w przyszłości, jeżeli by była taka sytuacja. No to wtedy ta wartość może już tutaj inaczej wyglądać, nie tylko w postaci spekulacji. Dlatego to jest tylko część całej firmy Ripple. Że wartość XRP nie jest napędzana przez platformę do płatności tylko i wyłącznie. Crypto briefing, produkty Ripple. Będą tutaj zmieniały swoją nazwę. Wśród wstępnych planów opuszczenia USA zobaczmy, jak będą się nazywać te nowe nazwy w Ripple. Pierwsza jest Xpring, zorientowana na programistów platforma płatności, która jest teraz dostępna pod nazwą Ripple X. A druga to jest Ripple for Good, która będzie teraz działać jako Ripple Impact. Zmiany te były wcześniej zasugerowane w zgłoszeniach dotyczących znaków towarowych w sierpniu, a dzisiejsze ogłoszenie potwierdza wiadomość. Jednak rebranding jest również częścią prób ekspansji globalnej firmy. Przejdźmy na polskich YouTuberów. Mamy encyklopedię kryptowalut. Zobaczmy questy. co gdzie jest. Dalej mamy KryptoDev. Uruchamiamy handel na KuCoinie Trading Bot. Rekim biznesu. Kryptowaluty Bitcoin procent składany, czyli zarabia long term na Bitcoinie. BitHub. Kucoin wypłaty aktywowane 22% dolara, VS 72% tetera w 2020 roku. To jest ciekawe porównanie statystyczne. I mamy też Bitcoina 10 500. Czy to jest dobry znak? Czy 21 krypto? Fat, fear, uncertainty and doubt. Zakupy nadchodzą. Wszędzie lockdown. Więc uwaga na twoją pracę i zobaczymy. A to jest już 45 minut temu. Czyli dodał wcześniej czy 21 krypto? Bo zawsze w tym samym czasie muszę jeszcze raz. Wcisnąć Instytut Kryptografii. Zaproszenie do wspólnej inwestycji tutaj. Oraz zostań naszym wspólnikiem. Jak zostać udziałowcem? Piotr Misziurek, zarabianie na dostarczanie płynności, część druga. Uniswap Balancer Curve darmowy webinar, to było 4 dni temu, co tu się jeszcze pojawiło wcześniej, czasami wyskakują takie błędy, że coś się pojawiło, ale się nie pojawia, więc sorry Piotr, jeżeli coś jeszcze dodałaś do tego czasu, była kropka zaznaczona po 24 godzinach Mike Satoshi i tutaj mamy listy do M, Mike Satoshi odpowiada na komentarze i maile widzów i tutaj na pewno jeszcze będzie jedno wideo, albo dziś Mike tutaj nam zgubił się, albo znowuż nie jest dodane wideo, także sorry Mike, dodaj w komentarzu, jeżeli tutaj Dodałeś wideo też w przeciągu. No i na koniec mamy komentarze na kanale Winegre Aldi, ludzie, czy przypadkiem już nie za późno wchodzi w tą bańkę BTC. Hmm. Ciekawe pytanie. Ciekawie jest sformułowane. Nie wiem, czy zauważyłeś tytuł tej książki, to jest ta właśnie druga strona, czyli czy to jest piramida finansowa? A może to jest globalny system? Czy jest za późno? Nie uważam tak. Wydaje mi się, że wróciliśmy parę lat wcześniej i jesteśmy bardzo wcześnie w tym stadium. Ale możesz się ze mną nie zgodzić, ale w tej książce jest to opisane. Kostarik no w końcu gratulacje i życzę bestsellera. Raczej 10 tysięcy nie grozi w świecie kryptowalut. Ostatnio sobie liczyłem. Mamy 30 tysięcy około osób. Nie wiem, ile to jest pustych z tych kont. Na, na największym powiedzmy tutaj na Facebooku gdzieś jakieś kanały są. Nie wydaje mi się, że tak, tak 8 do 10 tysięcy to nawet 3, 2, 1 krypto ma u siebie na telegramie. To są takie prawdziwe statystyki. Jeżeli tutaj będzie dwa, trzy, będę zadowolony. 300, 400 sztuk, 1000. Nie wiem, nawet nie, nie znam statystyk teraz, bo raz dziennie się dowiem od firmy, więc nawet nie wiem, co się dzieje do tej pory. Ale dzięki. Jeżeli tak będzie, to super, jeżeli nie, ta książka miała wyjść. Koniec kropka, jak to ktoś tutaj z mojej z rodziny mówi. Koniec i kropka. <grych> a dlaczego miała wyjść? No o tym się przekonacie, bo tam jest też, dla patronów zostawiłem swoją inwestycję, która jest oparta na tej książce. I oni mają klucz do mojej inwestycji, a ja tylko za 2-3 lata powiem, spójrzcie na ten link i sprawdźcie z książką, czy się zgadza końcówka tego linka, a wtedy wszyscy sobie dopowiedzą, a może miał ktoś tutaj rację, a może nie miał. Więc zobaczymy w takim bądź razie. Dalej mamy też Tomskiego. Zamówiona, czekam z niecierpliwością. Dzięki. Dziękuję wszystkim osobom, bo nie będę czytał specjalnie, że zakupiliście książkę. Więc dziękuję naprawdę. Monydek tak samo się pojawiła ostatnio, także pozdrawiam. MS się pyta, czy audiobook będzie dodany na e-mail, z którego zostało zamówione. Pierwsze, tak. Będą tutaj zebrane te maile ewentualnie i one będą wysyłane, to znaczy osoby, które zakupiły w przedsprzedaży, będą miały dosłany audiobook po paru miesiącach, tak jak ta data tam, żeśmy razem ją ustalili w styczniu. Rafał Olszewski zamówiona, nie mogę się doczekać, będzie się świetnie czytać na tych nadchodzących długich wieczorach ze szklaneczką czegoś mocniejszego. Ja bym polecał czytać przed grzańcem, a nie po, bo jest tam trochę do myślenia, do pomyślenia z tymi analogiami i z tym, co mówił Satoshi oczywiście, także trzeba też wiedzieć, co się robi. tak? Jak już jest drugi łyk albo druga szklaneczka, ja bym odłożył książkę na bok i wtedy wrócił do niej dzień później, bo tutaj dużo będziecie mieli do przemyśleń w tej książce. No i tutaj PQ, gdzie płatność w krypto? No i właśnie, tu jest ten problem, że nie ma płatności w krypto w książce i tutaj Viti Volk Dzięki za obronę, i w sumie jedna i druga osoba ma rację, bo żadna firma logistyczna, która ma automatyzację w Polsce, nie ma podłączonej opcji krypto. I nie jest to mowa o płatnościach, tylko o firmie zewnętrznej, logistycznej, do której faktury czy na przykład program sales lub inne wpadałyby opłaty krypto. Ja tutaj liczę po cichu, że PayPal coś wprowadzi lada chwila, <laughs> dodałem oczywiście, wtedy będziesz mógł zakupić dzięki nim jakoś, ale jeżeli nie, to jeszcze będą konkursy, rozdawane te książki, na święta coś tutaj wymyślimy. E, powrócimy do tego, więc można jeszcze w taki sposób, że już nikt tak naprawdę nie wie, jak to zrobić za tą pomocą Fiatów w tym momencie. E, no, ale no, to tak jest, a nie inaczej. Jeżeli jakaś firma by miała krypto tutaj w Polsce, bym mógł to bardzo prosto zautomatyzować, wtedy tego komentarza na pewno byśmy tutaj nie zobaczyli. Ale sorry, naprawdę będę tutaj się starał, coś jeszcze może wymyśleć w kolejnych miesiącach, ale na razie jest jak jest. Zamówiona z bomby, dzięki Xunton, dzięki wszystkim. Gdzieś tutaj jakiś komentarz miałem. Aha, o, od Andrzeja podsiadło. Jako doświadczony miner chciałbym sprostować temat pompowania informacji na temat kart RTX 3080. Faktycznie, są wydajne, jednak dostajemy dla przykładu 90 MHz za 3,5 tysiąca w porównaniu do trzech kart 1660 z super wynikiem 30 MHz i około 1000 zł każda. Czyli pobór prądu bardzo podobny, co daje koszt 3000 zł i 90 mega haszy. Wzrost haszy spowodowany był i jest wysokimi opłatami za gaz oraz wzrostem wartości Ethereum względu względem początku roku. Pozdrawiam. Czyli Andrzej poświadoł, sprostował nas, że nie, nie, że Chińczycy dostają powiedzmy te karty i nagle jest ten wzrost. Nie. Tutaj można sobie użyć 3 karty, 1660 i też super wyjść na tym. Także dzięki Andrzej za ten komentarz. Przynajmniej dałeś nam do zrozumienia, że się czasem. Mylimy. Pewnie też nie czasem, ale. ale próbujemy i na koniec Mateusz Polak. Koszt wysyłki, Aha, tutaj gdzieś to miałem przeczytać. Bitcoin Fenix. Syn zgubił brelok Fenixa w szkole. Mam nadzieję, że książka skończy lepiej. <grydy> Jak nie, to można też w kominku, wiecie, podgrzać atmosferę. <grydy> ale chyba tak źle nie będzie, także zobaczymy. Dobra, życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.